Światło jest dobre? Guys, nie uwierzycie, co znowu dla was mam! Mam dwie paczki, która jest droższa? No zdecydowanie ta. Mamy Mystery Boxa za 100 zł i Mystery Boxa tajemniczego, Mystery Boxa, w którym nie mam pojęcia, co może się znajdować. A zapomniałem, że jest z nami Ciluszka Łipetuszka. Zapomniałem powiedzieć o najważniejszej rzeczy. No moi drodzy, subskrypcja i dzwoneczek, chyba o tym nie muszę wam mówić, że trzeba to zostawić na moim kanale, żebyście dostawali po prostu powiadomienia o filmach. Zostawiamy paczkę za 3000 zł. Już domyślacie się, co tam jest? Jeszcze pewnie nie. Ja wam nie powiem. I najpierw otworzymy paczkę za 100 zł. Zobaczymy, jakie tym razem perły przygotowali dla nas. 20 tysięcy łapek i pojawiają się w następnym tygodniu kolejne Mystery Boxy, które mam tutaj. I to jest ta paczka, którą mówiłem, że będę 6 tygodni temu otwierał. Znaczy temu. Za następne 6 tygodni to będzie dobry okres do otwarcia, więc teraz nadszedł ten czas i można otworzyć spokojnie tę paczkę. I te również, ale w następnym odcinku. O, jest. Wiem, co jest. Bo tak masowo poznaję. To jest słoik. Chyba będziemy mieli słoik. To jest dziura po króliku właścicieli. Pewnie ten karton podróżował razem z jakimś gryzoniem. Co tu robi dziura? Czy ten karton ma własną sieć wodociągów? Bez sensu trochę, to jakaś rynna jakby. Dobra. No come on! To jest zapakowane, a w środku pewnie rajstopy i tyle. Box za 100 zł. Tak, o, otwarte! Nikt się tego nie spodziewał chyba. No i dobra, moi drodzy, jak... Nie. Ktoś to kiedyś dostał od kogoś na urodziny. Wszystkiego najlepszego. Ta informacja na pewno nie miała dojść do mnie, tylko do poprzedniego posiadacza pudełka. Ale z tym? Czy ktoś dostał zwierzę na urodziny? Chyba tak to działa, nie? Tak się nie robi! Nie kupuję wszystkiego najlepszego jeszcze, żebym miał czym oddychać. Bez... Trochę szynszylą, tak jakby nie patrzę. Ale piękne! Nie wiem, ale aha, bo najpierw oczywiście mamy jeszcze... Witaj, miło nam, że kupiłeś tego Mystery Boxa. I oczywiście ceny z tyłu. Widziałem coś za 50 zł, więc może i się opłacić. Chcesz zerknąć? Nie sprawdzałem jeszcze, co to do końca będzie. Dobra, zacznijmy od pierwszej rzeczy, czyli... Wutembergische, czyli to jest prawdopodobnie portfel. Bardzo ładny taki, powiedziałbym... To jest portfel taki na dokumenty trochę, trochę na gotówkę. Grubej tu za dużo nie wsadzimy, więc to nie jest portfel dla mnie. Cena? 10 zł. 10 zł za portfel Wutengenburgmischler. Wutengenburgmischler. Prawdopodobnie jest to firma, która robi portfele, nie ma. Mamy smycz. Smycz z Rometu. Bardzo fajna smycz, którą na pewno będę używał. 5 zł ta smycz. Mamy smycz za 5 zł, czyli już mamy 15 zł. Całkiem rozsądnie. Tutaj mamy kawałek sera. Już jest taki... Rozumiecie? Już nic z niego nie będzie. No dobra, żeby nie było. Jest to oczywiście kawałek jakiejś gąbki. Nie wiem, czy ociepleniowej. Chociaż nie, bo ona by była taka... szklana, wiecie, ona by zostawiała taki osad na rękach. Ta nie zostawia, po prostu gąbka. Dość brudna, więc fajny dziurawy szwajcarski ser gąbkowy. To jest ciekawe. Bez kitu. Czy to jest zabawka z Kinder Niespodzianki? Ej, to jest creepy. To jest pokeball? Spadła mu różdżka. Co to jest? Co to jest? Ja nie ogarniam, czy to jest, co mam tę moc? To jest coś w stylu? Kraina lodu? A w środku? Moneta. ZSRR. Tak. Jedna z monet z okresu 1936 do 1948 z terenu Polski. Co ty gadasz? To jest stara jakaś moneta, tak? To by trzeba było przegadać temat z numizmatykiem. Ale ciekawa, bo ja nie kolekcjonuję monet, więc nie wiem, jaką ma wartość. Na pewno zapytam. A jest tam coś napisane? 25 zł za monetę 5-złotową, bądź 5-groszową. Nie znam dokładnie waluty tej monety. Co ty gadasz? No to fajna sprawa. Mówię, trzeba by było skontaktować się z jakimś numizmatykiem, zobaczyć wartość tej monety. Jestem w szoku, ale fajnie. Bardzo mi się podoba na razie ten box i nawet te 100 zł, wydaje mi się, że już się zwróciło. Taka moneta może być warta... Jak to się otwiera? Tak. Zdecydowanie więcej. Dobra, dalej. Tak się przewozi narkotyki za granicą, więc nie mylcie. Mam nadzieję, że tu będzie coś delikatniejszego. Nie chcę za bardzo tego rozwalić. To jest tak zawinięte. Nie, wiesz, co to już jest? Nie mów mi jeszcze, jak coś. Nie mówisz? Tajemnicza paczuszka. Dobra, więc kolejne kawałki sera to miała być...
kawałek kamienia. Co to za troll? Co? Lazurowa piękność, czyli nadmorski kryształ. To jest nadmorski kryształ? Chyba wyhodowany z moich kryształów. Ktoś tu moje filmy oglądał. Przepraszam, że fakerem, po prostu miałem go dostępnego. To bardzo dobrze. Wygląda całkiem nieźle. Chociaż czy ja wiem, czy lepiej od mojego kryształu, który znajduje się tutaj... Patrz, jak ktoś se ze mnie robi jajca. Który ładniejszy? Możecie pisać w komentarzach. Jaka jest cena tego? 13 groszy pewnie. 10. 10 zł ktoś se wyliczył za lazurową piękność z probówki z tego, z... Z... gdzie to się... W smyku, nie? W smyku chyba kupiliśmy. No dobra, to mogę strollować, bo nagram niedługo odcinek, że taki mi wyrósł. Ty, wrzucę do tego z niebieskimi, bez kity. Ale będzie troll, co? Tu nie ma nic więcej. I kawałek wapnia. Kamień. Pachnie morsko, no więc jeszcze mamy tutaj taki kamień, czyli te dwa były o wartości 10 zł, tak? No dobra, no to tyle. Jak jeszcze raz wyślecie mi boksa, którego będę musiał odpakowywać 15 minut, to tego po prostu nie nagram. Jak ja mam to odpowiedź? Few hours later. Czuję się jakbym otwierał, wiecie, takie matrioszki. Takie typowe rosyjskie matrioszki. Dobra, teraz jest znacznie łatwiej. Nie mów... Ej, czekaj. Najbliższy z białych, czyli kamień z jaskini niedźwiedziej, znany jako marmur. 30 zł. Za ten kamień? No. Trzy dychy. Kamień z jaskini niedźwiedziej. Gdzie jest jaskinia niedźwiedzia? Co? Gdzie jest jaskinia niedźwiedzia? To jest ta jaskinia tutaj... W Kłodzku chyba. W Kłodzku, nie? To jest ta jaskinia, tak? To ja tam mogłem pojechać sobie coś takiego kupić. Dzięki temu kamieniowi tak naprawdę nie muszę tam jechać, bo mam pamiątkę, więc no i tak chcę tam pojechać, więc pojadę do jaskini niedźwiedziej w Kłodzku. Okej, więc jest to bransoletka, którą przypadkowo odciąłem kawałek jej. Wiecie o co chodzi. No. O, i teraz to już jej w ogóle nie wsadzę na dłoń, poczekajcie. Tak się prezentuje. Wykwintny kolor, bardzo turkusowy, mogę tak powiedzieć? To jest turkus? Bransoletka o wartości... Aż jestem ciekawy wartości. 50 zł. To jest bransoletka z Rossmana, come on guys. Czyli zabawkowy sejf z kluczem w formie laski z bajki Strażnicy Marzeń. Uwaga, wewnątrz znajduje się element czwarty, czyli... Żeby to otworzyć, kto to wymyślił? I to się otwiera laską, czujecie to? Patrz, zamknąłem to! Tam jest ta moneta! Bez kitu. No ale w każdym razie, czekaj, ten safe kosztuje 25 zł. A, tak się go otwiera, zobaczcie. To tyle, to kosztuje 25 zł, ten ze Strażników Marzeń. Czyli jakby nie patrząc na ceny producenta... 15. No zwróciło nam się kilkukrotnie, tak? Nie patrząc jakby na ceny, które ktoś sobie tam wymyślił. Zarobiliśmy na tej paczce jakieś... Za tą monetę, naprawdę. Jestem ciekawy, kryształy i moneta... Dla mnie sztos. I to tyle w tej paczce, więc ja czekaj, bo tyle mam taśmy na nogach. Posprzątane. Jakby nie patrzeć, przyszedł czas na paczkę, na którą pewnie czekaliście i która zmusiła was do tego, żeby kliknąć w ten film. Jest to paczka, moi drodzy, za 3000 zł. Ona prezentuje się w taki sposób. Jeszcze nie wiecie, co to będzie. Ja już wiem od dawna, ale nie powiem, dopiero jak ją otworzę. Moi drodzy, tutaj jeszcze pozostaje nam odkleić. Tutaj paczka za 3000 zł, w której znajduje się... Nic nie widać. Nic, dlaczego? To jest, moi drodzy, opakowanie z Razera. A w środku znajduje się... Jakie piękne, jakże piękne opakowanie z Razera. W środku znajduje się... Instrukcja od Razera. Pod instrukcją znajduje się... Telefon! Razer Phone 8-gigowy! Czy to jest działający telefon? Sprawdźmy, czy telefon ów działa. Jest to tak, 8-gigowy Razer Phone. Już go pokazywałem na swoim Instastory, ale jego koszt to właśnie około 3000 zł. Załączmy go. Czy on dalej działa? Jak działał, tak działa. Zobaczcie. Fajny jest ekran do zapalania tego telefonu. Musicie to zobaczyć. Dosłownie lada chwila on się gdzieś tam ładuje. Takie pulsowanie w stylu właśnie razerowskim w koło. Zobaczcie, w kolorach razerowskich. Wszystko widać, tak? Wszystko dobrze widać? I zaraz wyskoczy magiczny napis
z tak jakby z marką tego. Proszę bardzo, jest eraser. I od razu wallpaper z Playa się zapalił. Dlaczego, moi drodzy? Bo jest to telefon dostępny na wyłączność na chwilę obecną dla Playa, który możecie znaleźć w ofercie. Jeżeli chcecie sobie to sprawdzić, link macie pod spodem. Właśnie dostałem 624 wiadomości od ostatniego używania tego telefonu. Co mogę powiedzieć, jest to telefon typowy do gier, na którym się już gry znajdują. Wchodzi bardzo płynnie, to swoją drogą, ale mamy na przykład takie gry jak facebookowe różne klikania. Dlaczego teraz? Mamy World of Tanks. Możemy go odpalić, bo to jest telefon taki typowy dla graczy, słuchajcie. O kurde, a można głośniej? O, bardzo chętnie. Ojo! Chcecie odcinek z World of Tanks Blitz na telefon? Dajcie znać pod spodem. O, wybierz na konto proszę mnie nie zaglądać. Ja sobie tutaj tylko ustawię. Zezwolę. No i tak prezentuje się telefon Razer Phone, także to znajdowało się w paczce za 3000 zł. Ten telefon jest gdzieś mniej więcej takiej wartości, także takich paczek jak najwięcej. Pozdrawiam serdecznie Play i Razer. Dziękuję za telefon. To tyle, możecie dać co wam się najbardziej podobało. Czy był to kamień z jaskini niedźwiedziej, prawdopodobnie w Kołobrzegu, w Krośnie? W Kłodzku. Mamy oczywiście safe, który jest otwierany tylko laską, ale ja to mogę mocniej zrobić, otworzyć. I mamy monetę, którą muszę wartość, na pewno tej monety sprawdzę, żeby zobaczyć ile kosztowała. No i co? Ode mnie to tyle. Na pewno zostawiajcie mi wszystkie łapeczki, 20 tysięcy łapeczek. Będą pojawiały się kolejne odcinki na moim kanale z Mystery Boxów. Tymczasem ja się z wami żegnam, do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach. A wejdźcie na Facebooka, Instagrama, jeżeli chcecie, kupcie mistrzowską koszuleczkę i obowiązkowo, moi drodzy, subskrypcja i dzwoneczek, żeby dostawiać powiadomienia o filmach. I to tyle. Do zobaczenia. Już nie bałem, mistrzowskie okien, trzymajcie się, puu!